ja myślę, że z chlebem każdy styka się bardzo wcześnie. Najpierw jest mleko, potem jest chleb. I w domu uczono szacunku do chleba. Kiedy spadała kromeczka chleba, to mama ją podnosiła i całowała. I to ten zwyczaj ja też kultywuję w swoim domu. Kiedy nadarzyła się okazja zwolnienia się z mojej poprzedniej pracy, co też było konsekwencją pewnej choroby, wymyśliłem w trakcie pandemii chleby. I na razie, na początku chleby oceniały moje kaczki w Karpaczu, bo to się do niczego nie nadawało. Po kilkunastu próbach ten chleb zaczął przypominać chleb. To coś. Nawet rodzina była zmuszona mówić, że to jest nawet dobre. Potem rozpoczęły się moje takie czytanie na temat chleba. Im więcej czytałem, tym więcej zdawało mi się, że mam niesamowitą lukę w moim wykształceniu i pojechałem do Łodzi na szkolenie, do szkoły w Ashanti. Tam poznałem takiego wspaniałego człowieka, przyjaźnimy się teraz, Gianluca Padula. Facet z Mediolanu, mieszkający w Łodzi, wykładający na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jeden z najlepszych znawców mąki w Polsce. I generalnie on mnie inspiruje do takich pewnych działań. A potem nadszedł czas, kiedy dzieci mi sprawiły wraz z żoną taki wspaniały prezent w postaci piekarni, która do tej pory służy. No i musiałem się dostosować do tego poziomu, jaki one stworzyły. No i staram się robić te chleby przy pomocy teraz takich fajnych dwóch chłopaków. A poza tym jeszcze się rozwinęła nasza cukiernia, która dzisiaj generuje naprawdę niezłe torty, ciacha. Szczególnie takie ciasteczko szół, które tutaj stało się hitem w Karpaczu. Wśród gości naszych, pensjonatu i osób przyjeżdżających do Karpacza. W ten sposób ja nacinam tak, on dodaje jeszcze troszeczkę wody, ja tej wody nie dodaję i mamy różne te chleby, ale one mają być smakowo dobre. To wydaje mi się, że to jest nasza przewaga nad innymi, że tymi chlebami dyskontowymi, o których ciągle mówię i ciągle do tego będę o tym wspominał, bo nam zależy, żeby ludzie jedli dobre rzeczy. Piekarnia funkcjonuje jako, można powiedzieć, dom chleba, ponieważ przychodzą do nas w większości Karpaczanie, których mieliśmy przez ten ostatni rok okazję poznać. Ponieważ nie jesteśmy stąd, pochodzimy ze Śląska, tworzyliśmy zawsze dom bardzo otwarty, więc chcieliśmy tego samego tutaj. Dobra, super. To zapraszam na kawę. Widzę jego zaangażowanie i sposób, podejście, że robi wszystko zawsze na 150%, a w piekarnictwie jest to bardzo, są to bardzo pożądane cechy. To taką mamy, nie, jeszcze nie mamy. Wszystkie są w czymś, bo te, które są, mamy jeszcze, mamy rogala takiego czystego. Z czymś? Używamy składników rzeczywiście wyselekcjonowanych
tata bardzo dużo uwagi przywiązywał do wyboru mąk, z których, na których bazie będzie produkował, będzie wyrabiał ciasto. Jest to ogromnie istotna kwestia. Natomiast wyróżnia go przede wszystkim ogromne serce i ta pasja, które wkłada w każdy jeden bochenek. I to zarówno tata, jak i pozostali piekarze, panie cukierniczki, to są... Każdy z tych produktów my traktujemy z ogromnym szacunkiem, ponieważ wiemy, ile pracy oni w to wkładają, ile chęci, ile siły. Zawód piekarza jest zawodem już dzisiaj znikającym, bo bardzo wymagającym. Wymagającym ogromnych też nakładów, no właśnie, siły ze względu na to, że trzeba rano wstać. Są to wczesne godziny poranne lub późne godziny nocne, koło 2-3, po to, żeby każdy z nas miał ten właśnie pachnący, idealny produkt chrupiący. Chleb na stole codziennie rano. Ktoś jeszcze w domu spróbuje, kiedy będziemy trochę czasu, przyjść do mnie, posiedzieć ze mną, ja mu dam zakwas, powiem, co z nim zrobić i może jak najwięcej ludzi zarazimy faktem spożywania dobrego chleba. Chciałbym jeszcze jak najwięcej pracować, jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej poznać, dlaczego mi coś nie wychodzi. Bo że mi nie wychodzi, to wiem. I chciałbym znaleźć czas na to, żeby jeszcze gdzieś pojechać i zobaczyć jedną czy dwie piekarnie, gdzie robi się dobry włoski chleb. Bo to takie moje marzenie, robić jeszcze lepszą ciabatę, robić babę panettone. To jest coś, co mnie inspiruje na najbliższe parę miesięcy. No nie wyobrażam sobie domu bez chleba. Jakoś to jest tak potrzebne, jak dla mnie, jak każde uczucie na przykład, jak miłość. Jak może żyć człowiek bez miłości? A jak żyć bez chleba? Nie wiem. Ja nie potrafię.